chcielibyśmy uwiecznić chwilę zgodnej zabawy, póki jest. Dzieciaki grają w piłkę. My się już pakujemy i za chwileczkę ruszamy do jaskini. Bardzo dynamiczna ta wasza gra. Kopiemy! Zaraz daj do mnie! A nie, nie daję wręcz! No wiem, ale jeszcze nie potrafię grać. Coraz lepiej wam idzie. Ze mną grasz? No to dawaj. Jesteśmy pod jaskiniami. Będziemy pływać łódką w jaskini. Już kupujemy bilety. Zobaczymy, czy uda się wejść, ale chyba nie powinno być problemu, bo nie ma tutaj jakichś większych tłumów. Słucham? Kupuj. Uwaga, uwaga. Wchodzimy do jaskini. Bilety kupione. Pokaż bilety. O. Dzieciaki śpirują. Zwiedzamy muzeum. Chodźcie, chodźcie. Renek, złaś. O nie, to w ogóle słabo mi się robisz. Tu jest nurek. Zobaczcie na nurka. Ale super. O, to jest w ogóle jakaś masakra. Nie bój się, tata będzie z drugiej strony. Tu się wychodzi tam, gdzie wychodzi. Halo! Wyjdźcie, nie? Chcecie? Dobrze. To daję taka... Idą. Z kimś. Ja się boję. Chodź tu, Franek, ja cię widzę. Się trochę boję. Franek, udało się? Biegniesz do dziury? Odkrywasz jaskinię? Ale popatrz, Franek z tobą idzie, kochani. Franek jest młodszy i spokojnie przechodzi. A, tam jest jakiś zakręt w ogóle. Wow, Franek, ekstra. Ja się nie boję. Nie ma się czego bać, bo po prostu przez chwilę tylko jest ciemno. Przeszli oboje, co, brawo. Tak było? Co, Hanuś, jak teraz wyjdziesz, to zdejmij speder, bo mi się... No to ułóżcie coś razem. Aha. Nie ma jak zrobić karuzelę. Już są udeczki. Tylko nie zgubcie się tam, dzieciaki. No, przełaźcie tam. To na głowę, uwaga. Mogliśmy wziąć latarki. Tylko trzeba pochylić głowę. O, tak. O, jak szybko. Jeszcze raz. Uwaga, na no i płyniemy. Płyniemy łódką. Franek, popatrzcie tutaj na mnie. Odwróć się, Franek. Podoba ci się? Fajnie, co? Będziemy płynąć dookoła 180 metrów tylko, ale możemy sobie płynąć powolutku. Zobaczymy. Proszę bardzo. Piwica. Jeszcze tu będziesz. No dobrze, dobrze. Ale coraz chwilę. Jak, Franek, jest w tej jaskini, co? Podoba ci się? Odwróć się w moją stronę. Ale to dla ciebie jest za zimno, czy dla ciebie jest przyjemnie? Na podłodze to nie, ale zobacz, jak tutaj jest fajnie. Patrz.
pomachaj do Hani. Pa! Dzień dobry, Hania. Halo. Uwaga na głowę, Kasia. Dalej. O, nie chcę. Nie. Nie, to jest skała. Skała, no. Co ty? Tu jak ładnie, co? Ładnie podświetlone. Zobacz tam, jak jest. O, tam jest głęboko. Zobacz, Franek, w tej dziurze. To jest głęboko. Nie, to. Nie, to było. Reszta wycieczki. Drugi araru. To jest dosyć ciasno. Patrzcie się wszyscy tutaj. I uważajcie. 3, 4, 3. Karmimy kaczki i ryby. Sowa nakarmiła Grześka. Czy mnie zabił wzrokiem? No to uśmiecha się trochę, uśmiecha. Bo zjadł. Tak pędzi. Kto będzie pierwszy na szczycie? Franek! Piątka! Piątka! I tata. I troszkę trekkingu niezamierzonego. O! Chyba jeszcze mamy trochę schodów do pokonania. Już mamy pierwszy punkt zaliczony i teraz jeszcze trochę schodów przed nami. Całkiem ładnie tutaj z tej strony. Ale już wszystko pozamykane. Piszę, zaraz się wywróci. Jesteśmy w jeziorku termalnym w miejscowości Hevis. Hevis! To jakieś uzdrowisko. Franek, jak tu pachnie? No, śmierdzi jajem, no. Śmierdzi jajem. Wiemy, gdzie jest coś dla dzieci? Poczekaj, ja wejdę najpierw. Pierwsze i macie w wodzie, dobra? Hani, okej? Okay? Rozumiesz? Trzymaj moje kółko blisko. Halo! Chcę wyjść i wskoczyć do lodek.
słoneczko. Idziemy na słoneczko. Pranek, weź, weź klapeczki. Na razie jest czas na kąpiel, nie na to się. Taki basenik, ja tu poczekam chyba, bo jak napisane 38 metrów może być, a ja to tak niekoniecznie lubię głębokie akweny.